Hej, jak miło, że nas odwiedziliście. O ten film prosiło mnie naprawdę wiele osób. Oto Night Routine z Adelią. Dzisiaj zobaczycie, jak zazwyczaj spędzamy wieczory w Australii. Na początek bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górze. A więc zaczynamy! Jest wieczór, godzina 17:30. Zaczyna się ściemniać. To właśnie wtedy najczęściej spędzamy razem czas przed telewizorem lub bawimy się w pokoju Adeli na górze. Robię sobie jakiś napój, zazwyczaj herbatę, i towarzyszę jej w zabawie. Adelia często wyjmuje swoje karty z księżniczkami Disneya. Lubi grać w odkrywanie par. Ma dobrą pamięć. Za każdym razem otwiera swój drewniany domek z króliczkami od Sylvanian Families. Buduje wysoką wieżę z klocków z pietrusim królikiem i układa zwierzątka na drewnianej magnetycznej tablicy, którą dostała od moich rodziców. Lecz w tym momencie Adelia zdecydowanie najbardziej lubi bawić się swoimi malutkimi domkami My Melody i Hello Kitty. Na początku dostała domek z My Melody, ale tak się jej spodobał, że na urodziny dostała jeszcze jeden z Hello Kitty. Zawsze układa mebelki tak, jak na obrazku i woła mnie, bym się z nią bawiła. Ach, jakie teraz dzieci mają piękne zabawki. Szkoda, że kiedy ja byłam mała, takich nie było. Bawimy się tak około godziny. No i po tym czasie powoli będziemy się przygotowywać do kąpieli. Gdy już nadejdzie godzina 18:30, czas by zejść na dół. Wstawiam wodę na kaszkę dla Adelci. Zanoszę butelkę z gorącą wodą na górę i zostawiam ją w łazience. Jejciu, co za bałagan! Jak co dzień. Adelia jest nauczona, by dbać o swoje zabawki i sama z chęcią je sprząta. Jest bardzo dokładna i składa wszystko na swoje miejsce. Ja również jej pomagam. Cały pokój jest już posprzątany, więc teraz zabieram się za przygotowanie kąpieli. Adelia raz kąpie się pod prysznicem albo w wanience. To zależy, która jest godzina. Jeśli jest w miarę wcześnie, kąpie się w wanience i spędza tam trochę czasu, bawiąc się zabawkami. Okej, już po kąpieli. Szybciutko się wycieramy i używamy nawilżającego kremu do ciała. Czyściutka i pachnąca. Woda w butelce na pewno zdążyła już ostygnąć. Przyrządzam mleko i dodaję ulubioną kaszkę. Tymczasem myję twarz. Obecnie używam różanego oleju, którym rozpuszczam swój makijaż. Thank you.
Potem zmywam pozostałość oleju, sięgając po kosmetyk na bazie wody. Adelia już wypiła swoją kaszkę, więc teraz czas, by umyć zęby. Zgaszam lampki i układam ją do snu. Towarzyszę jej tak przez paręnaście minut, aż zaśnie. Przygotowuję się do kąpieli. Odgarniam grzywkę i spinam włosy. Czas zadbać o siebie. Oto moja wieczorna pielęgnacja twarzy. Najpierw toner. Obecnie mam taki od koreańskiej firmy Elizaveca. Gdy się wchłonie, używam emulsji, również od Elizaveca. Później nakładam jakąś maseczkę. Tym razem są to plastry pod oczy od Petit Fee. Zanoszę butelkę do kuchni. Dokładnie ją myję i wyparzam. Wszyscy tutaj jemy obiad o kolację, więc zazwyczaj nie jestem głodna wieczorami. Kiedy nie jem kolacji, to robię sobie herbatę albo zupkę w moim ulubionym kubku od Lizlisy. Przyznajcie, że jest prześliczny. Idę na górę do pokoju i wreszcie mam czas dla siebie. Zazwyczaj wtedy leżę w łóżku i spędzam czas przed laptopem lub telefonem. Tuż przed snem nakładam krem do twarzy. Teraz używam kremu z kolagenem, o którym wspominałam Wam w poprzednim odcinku. I serum do rzęs. Na koniec myję zęby i idę spać. Dobranoc. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Zachęcam do pozostawienia łapki w górze i do subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również do dołączenia do grupy widzów i zajrzenia na inne moje strony. Wszystko jest w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!